Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Rzeczywiście czas świąteczny, czas wycieszenia. Radni jednak rozpoczęli festiwal wyborczy. W związku z tym chcielibyśmy się odnieść do niektórych propozycji, do tego, co się wczoraj wydarzyło. W komentarzu nie politycznym, tylko od strony miasta, od strony mieszkańców, co będzie efektem choćby ustawy, uchwały przewozowej, którą radni podjęli, dotyczącej biletów MZK, bo w naszej opinii niesie ona duże zagrożenie, jest związana z wielką niepewnością, jeżeli chodzi o stronę finansową, również o realność oceny propozycji. Stąd pozwalamy sobie skomentować i pokazać Państwu, jak w naszej ocenie ta sytuacja może wyglądać. Szanowni Państwo, od wielu lat, jak Państwo wiecie, stawiamy na transport zbiorowy, prowadzimy taką spójną politykę, w której miasto działa w taki sposób, żeby zachęcić do korzystania z autobusów mieszkańców, przy czym nie zachęcać byle jakością czy taniością, ale zachęcać jakością, częstotliwością przejazdów, dostępnością autobusów, atrakcyjnymi autobusami. I to się skutecznie udaje nam robić. W tym roku do Opola przyjedzie ponad 30 nowych autobusów przegubowców. Pojawią się automaty biletowe w autobusach, pojawią się również tablice świetlne w autobusach. Wszystko to dzięki temu również, że bardzo skutecznie pozyskujemy środki unijne. Podpisałem półtora roku temu, czy prawie dwa lata temu, umowę w ministerstwie związaną z dotacją na rozwój transportu zbiorowego w mieście. I efekty tego będziecie Państwo czuć już wiosną, kiedy te autobusy do Opola przyjadą, jesienią, kiedy przyjadą biletomaty i tablice świetne. Oczywiście podjęliśmy również starania o uprzyjaźnienie infrastruktury drogowej do korzystania autobusów, bo jak Państwo wiecie, autobusy też jeżdżą po drogach, więc jeżeli są korki, to te autobusy też stoją w korku. Zatem nie ma żadnego bonusu z tytułu tego, że jedzie się autobusem. Więc podjęliśmy szereg różnych rozwiązań infrastrukturalnych, bądź chcemy je przygotowywać po to, żeby uprzyjaźnić, ułatwić korzystanie z autobusów. Zapowiedzieliśmy buspasy na remontowanej ulicy Niemodlińskiej. Budujemy centra przesiadkowe, które też mają usprawnić dojazd choćby do autobusem do szpitala przy ulicy Katowickiej albo do kampusu uniwersyteckiego. I szereg innych działań, których efekt jest taki, że w tegorocznym budżecie największą pozycją, pierwszy raz chyba w historii samorządu Opola, jest nie oświata, a pieniądze, które trafiają na transport i drogi. 300 milionów złotych. Dużo z tych pieniędzy jest pozyskanych dzięki dotacji unijnej. Jaka alternatywa, czego byliśmy świadkiem wczoraj? Byliśmy świadkiem wczoraj festiwalu wyborczego karmazynowej koalicji. Jeszcze raz to powtórzę. Uchwała napisana niemal na kolanie, uchwała, która miała błąd w podstawie prawnej, uchwała wbrew przepisom nieskonsultowana ze związkami zawodowymi, złamano ustawę o związkach zawodowych, prawdopodobnie będziemy to jeszcze weryfikować, zmieniona w trakcie samej sesji dość mocno w swoim wymiarze, adresowana przede wszystkim do kierowców, do tych, którzy na co dzień jeżdżą autobusami, nie, ale do tych, którzy na co dzień jeżdżą autami jak najbardziej, wprowadziła praktycznie prawie bezpłatną komunikację miejską w Opolu. Nie wiemy, jakie będą tego koszty, jak wpłynie to na sytuację MZK, możemy przypuszczać, bo co roku do MZK trafiało około 17-18 milionów z biletów, dzięki czemu ta spółka prowadziła tą politykę, o której mówiliśmy. Zwiększała częstotliwość, miejsca, do których jechała. Pojawiły się autobusy w takich miejscach, w których wcześniej miejskie nikt nie przypuszczał, że będą. Brzezie, Świerkle, żeby wymienić. Częstotliwość dojazdów do Chmielowic, innych miejscowości również wzrosła. Samochody, autobusy nocne. To też były te rzeczy, na które te pieniądze trafiały. No nie ma czegoś takiego jak za darmo. Ktoś za to musi zapłacić. Radni wyszli z takiego koalicji karmazynowej, z takiego założenia, że w 2019 zobaczymy, z czego zapłacimy. No bo nie wskazali źródła pokrycia tego rozwiązania, wskazali tylko, że od 2019 taka ulga wchodzi w życie. Macie Państwo zatem możliwość porównania dwóch modeli, dwóch propozycji. Jednej odpowiedzialnej, przygotowanej, konsekwentnej polityki pozyskiwania pieniędzy dla miasta i drugiej, najdroższej kampanii wyborczej w Polsce, bo szacujemy, że ta propozycja radnych będzie kosztowała miasto
nawet w pierwszym roku kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt milionów. I oczywiście w kolejnych latach będzie generowała podobne koszty, nieprzewidywalne oczywiście, bo radni, którzy przedstawiali ten projekt uchwały, tej analizy finansowej nie przedstawili. Padły w opinii wczoraj naszej te wątpliwości dotyczące tego, czy nie będzie tak, że miasto straci pieniądze, które pozyskało, część tych pieniędzy, które pozyskało w pieniądzach unijnych. Chciałbym prosić i panią skarbnik, i panią prezydent Stelnicką, żeby jeszcze raz jakby pokazały państwu, z czego to się może wziąć. Nie musi, ale może wziąć, z czego to się bierze. Szanowni państwo, tak jak pan prezydent powiedział, realizowana do tej pory konsekwentnie polityka wspierania komunikacji publicznej była konsekwentnie też przez ostatnie lata akceptowana przez państwa radnych. To nie jest tak, że my planując inwestycje, rozwijając komunikację publiczną, przygotowując dokumenty, które różnym instytucjom, które nas wspierają, wskazujemy, że ta komunikacja publiczna będzie rozwijana, że wozokilometrów, tak już mówiąc wprost, będzie więcej, że będą nowe linie autobusowe, że będziemy zwiększali częstotliwość kursów. Dzięki tym wszystkim założeniom mogliśmy uargumentować to, że rozwijanie i finansowanie w naszym mieście komunikacji publicznej jest celowe. No dzisiaj trudno nam będzie spełnić te wszystkie założenia, ponieważ we wszystkich analizach ekonomiczno-finansowych zakładaliśmy przychody z biletów. I w związku z tym, że tych przychodów nie będzie, tak jak pan prezydent powiedział, nie wiemy, jaka to jest skala. Musimy teraz dokonać szerokich analiz, jak to wpłynie na wszystkie nasze założenia i wszystkie wyliczenia i finansowe, i ekonomiczne, które założyliśmy między innymi przy realizacji takich projektów jak czysta komunikacja publiczna, o którym już pan prezydent wspomniał, i innych projektów, które się wiążą między innymi z centrami przesiadkowymi. To działania, które wpływają na zmniejszanie przychodów z komunikacji publicznej, mają swoje szerokie konsekwencje. Nie mówimy tutaj o minimalnych kwotach, bo tak jak państwo słyszycie, 17 milionów przychodów ze sprzedaży biletów to jest znacząca kwota. W związku z tym ona była planowana i rokrocznie wliczana do wszystkich kalkulacji ekonomicznych. W związku z tym nie jest to bez znaczenia dla tych inwestycji, które przez państwa radnych też były akceptowane i wspierane do tej pory. Będziemy musieli zrobić przegląd tych wszystkich zadań. Panie skarbnik, kwestia VAT-u. Szanowni państwo, odnosząc się do kwestii finansowej miasta Opola, kiedy wiemy, że bardzo dużą pozycję stanowią między innymi środki przekazywane do spółki MZK, ponieważ wysokość rekompensaty, która jest przekazywana w bieżącym roku, to jest ponad 42,5 miliona złotych. Natomiast dochody z sprzedaży biletów sięgają ponad 16,5 miliona złotych. Więc jak państwo zobaczycie, tak naprawdę na czysto komunikacja kosztuje nas ponad 26 milionów złotych. Jeżeli odniesiemy się do kwestii zmian uchwały, która wczoraj została zaakceptowana przez radnych, nie widzimy jeszcze skutku finansowego, który tak naprawdę przełoży się na zmniejszenie dochodów ze sprzedaży biletów. Naprawdę nie wiemy też, ile wzrośnie nam wysokość rekompensaty płaconej do spółki. Jeszcze jeden aspekt, który należałoby tutaj poruszyć i który jest ważny dla budżetu miasta Opola, to fakt, iż będziemy zakupywać 61 autobusów, gdzie obciążone są również podatkiem VAT. Mamy interpretację indywidualną w zakresie odzyskania podatku VAT, jeżeli chodzi o kupno tych autobusów, gdzie istnieje możliwość odzyskania tego VAT-u całościowego, czyli w wysokości ponad 16 milionów złotych. Natomiast jeżeli wystąpimy, bo będziemy musieli wystąpić o interpretację indywidualną ponownie ze względu na zmianę prawną, która zaistniała wczoraj, wówczas możemy stracić odzyskanie całości podatku VAT, bo nie wiemy, jaka będzie ostatecznie interpretacja indywidualna w zakresie odzyskania podatku VAT. W związku z tym ta strata może wynieść ponad 13 milionów złotych,
bo będziemy mogli tylko odliczyć VAT współczynnikiem 16%, czyli ponad 2 600 000 zł. Także to też jest duża waga dla finansów budżetu miasta, ponieważ jesteśmy teraz w niepewności prawnej co do tego, czy będziemy mogli rozliczyć całkowity VAT zakupionych autobusów, które miasto dokona. Jak Państwo widzicie, jest kompletna niepewność, niejasność tego, co nas czeka. Nawet do końca nie wiadomo, do kogo te ulgi trafią, bo radni napisali, że do osoby dorosłej wraz z dziećmi, ale co to znaczy więcej? Tej, która jest posiadaczem pojazdu. Więc widzicie Państwo, z jak dużą nieodpowiedzialnością się stykamy w imię Festiwalu Wyborczego. Jeszcze raz chcę to powiedzieć, podkreślić tą koalicję, która to przegłosowała, Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że można chcieć robić na złość prezydentowi. Rozumiem, że radni swoją bezsilność chcą pokazać nie w inny sposób, tylko w taki, żeby wciskać kij w szprychy. Ale szanowni Państwo, konsekwencje tego ponoszą wszyscy mieszkańcy Opola, nie prezydent. Ponoszą ci, którzy na co dzień korzystają z komunikacji miejskiej i za chwilę zetkną się z likwidowanymi kursami, z rzadziej jeżdżącymi autobusami. Ci, którzy znają spółkę MZK, wiedzą, że nie jest to spółka, w której się świetnie zarabia. Tam nie ma polityków. Tam się żaden polityk nie pcha na stanowiska, dlatego że tam się pracuje, świątek, piątek, niedziela, a stawki są niskie, dlatego że robiliśmy wszystko w ostatnich latach, żeby ceny biletów były jak najniższe. I one są najniższe w Polsce, ale stawialiśmy na jakość jednocześnie, pozyskając środki unijne. Wczoraj to wszystko zostało wywrócone niepewnością, bez żadnych założeń, bez żadnej analizy ekonomicznej, z takim oto przesłaniem, że jak zrobimy za darmo, to kierowcy wsiądą do samochodów, do autobusów, przepraszam, i będzie mniej smogu w mieście. Nie wiem, czy w ten sposób można prowadzić odpowiedzialną politykę. Nie wiem, czy można na sesji wprowadzać tak drastyczne zmiany, albo inaczej, wiem, tylko ja bym sobie nigdy na to nie pozwolił. Odpowiedzialność, plan, strategia, konsekwencja, sięganie po pieniądze unijne, a nie po pieniądze z budżetu miasta, sprawiły, że w ostatnich latach transport, komunikacja zbiorowa się zmieniała. Wczoraj to wszystko złamano. Konsekwencje tej uchwały dotkną nas wszystkich, całe miasto, i są one, mogą być one wielomilionowe, bo też nie chcę mówić, że to wszystko się na pewno wydarzy. My pokazujemy Państwu, jakie mamy wątpliwości, gdzie mogą być problemy. Oczywiście zachęcamy Państwa do rozmowy z radnymi, zapytania ich, dlaczego uważają, że ten pomysł jest taki świetny. Wiem, że w czasie kampanii wyborczej bardzo łatwo i szybko zdobywa się poparcie ofertą czegoś, że coś jest za darmo. I pewnie wielu dzisiaj Opolan powie, że o jak fantastycznie, że coś jest za darmo. Ale myślę, że rolą naszą, ale również mediów jest wytłumaczyć i mieszkańcom, i radnym konsekwencje tego, co to znaczy za darmo w tym wypadku. Bo myślę, że my się bardzo szybko możemy zetknąć z finansowymi konsekwencjami, jak dostaniemy nową interpretację prawną co do podatku VAT. Wiecie Państwo, że rząd robi wszystko, żeby nie zwracać podatku VAT. My mamy już tutaj sytuację zaklepaną. Mieliśmy. Była opinia prawna, która mówiła, że ten zwrot VAT-u nam się należy. Teraz absolutnie nie wiemy, jak będzie. Spytajcie Państwo o Państwa radnych, czy przy głosowaniu, w którym wczoraj brali udział, brali to pod uwagę. Bo myślę, że oczywiście odpowiedzialność za miasto na mnie również leży, ale też i na radnych, którzy takie decyzje i takie inicjatywy podejmują. Oni się chwalą dzisiaj, że mieszkańcom zafundowali darmowe przejazdy komunikacją miejską. Pokażcie proszę, ile ta darmowa komunikacja miejska będzie kosztowała już w tym roku, ile może kosztować, jakie są efekty i co się stanie w spółce, w której jest 300 iluś pracowników, którzy, jeszcze raz powtórzę, mają biednie. Kto zna spółkę, to wie. Gdyby nie projekt, który przygotowała pani prezydent Stelnicka, tam nie byłoby porządnego zaplecza technicznego. Biurowiec jest z lat 60., a zaplecze techniczne było jeszcze starsze. Była duża determinacja z naszej strony. Przygotowaliśmy projekt, który poprawia zaplecze techniczne, ale to biurowe warunki pracy pracowników dalej są fatalne. Niskie wynagrodzenia. I teraz tych pieniędzy do MZK trafi jeszcze mniej.
a my mamy napompowany budżet miasta wydatkami na inwestycje w komunikację zbiorową. W tym roku 300 milionów.